kanał Meet the Vlogger zdecydował się eksplorować nawiedzony cmentarz. Chłopcy złapali przerażający moment na kamerze tylko gdy przeszli przez płot cmentarza. Mówią, że czują bardzo negatywną energię. First, we've just come into the haunted cemetery and we're gonna have a look around. It feels really eerie, like really starting to get dark a lot as well. We're staying here, we're doing exploring, man. This girl doesn't understand what exploring means. Widzimy na nagraniu kogoś, kto ewidentnie nie jest członkiem wyprawy, ale jednak kamera łapie tego osobnika. Chłopaki też go widzą, jednak dziwny mężczyzna nie odzywa się, a podąża za nim. 100%. I'm really not. Oh my god, I'm so scared. What? Nie jest to zwiedzające, a więc pozostaje tylko zarząd lub ochrona, ale ktoś od nich by coś powiedział do trójki eksplorujących ten teren. Tuż przed tym, jak mieli wychodzić, usłyszeli kogoś płacz. Widzą również rodzaj obozu, ale nie chcą tego sprawdzać ze względu bezpieczeństwa. This is so creepy. Come on, man. No, I'm actually bugging. There's a guy behind us. Wait, turn off the torch. To nagranie przeraża. Na pewnym skateparku w Stanach Zjednoczonych Hayden Parker i jego znajomi świetnie się bawią. Big man! Who's big man? You, right? I'm going for a sleeper. Dude, come on. Just can you just like leave us alone? We're just trying to have a good time. Enjoying the nice weather, like is it? I'm going for a sleeper. Oprócz nich możemy zobaczyć w tle biegające małe dzieci. Nagle zjawia się dziwny, bardzo agresywny nieznajomy, który próbuje podjąć walkę z małymi dziećmi. Kayden i jego znajomi bardzo szybko reagują. Słyszymy, jak próbują przemówić do rozsądku mężczyźnie. Dude, the police are on the way. I hope you know that. I hope so. I didn't saw the individual at the skate park. Skate park. And he's kind of picked fights with little kids. All right then. Yo, tell him to send an officer ASAP. Próbują wyprosić go z terenu skateparku, ale to nic nie daje. Jeden z kolegów Kaydena wzywa policję, ale mężczyzna pozostaje niewzruszony. W końcu przyjeżdża policja, zatrzymała mężczyznę i na szczęście sytuacja kończy się bez ofiar. Nie wydaje mi się, żeby nagranie było fałszywe, ponieważ w całą sprawę została wplątana policja i nikt na tym placu nie wyglądał, jakby żartował. Pewien mężczyzna nagrywał swój spacer ze swoim pupilem. Nagle pies wyczuł jakiś zapach, a jak wiemy, psy są bardzo wyczulone na różnego rodzaju zapachy i dźwięki, dzięki czemu są świetnymi tropicielami. W końcu decyduje się pójść z pieskiem, który doprowadza go do dziwnej istoty siedzącej w głębi lasu. To coś wygląda jak niedźwiedź, ale biegnie w zupełnie inny sposób. Być może jest to Dogman, istota, która wygląda podobnie do człowieka, ale jest niesłychanie niebezpieczna. Być może legendy Michigan są prawdziwe, a ten człowiek właśnie stanął oko w oko z Dogmanem. Ten mężczyzna nagrywał, gdy zobaczył, że w jego oknie znajduje się przypominająca ducha postać. Po użyciu noktowizora widać, jak ta dziwna mgła przypomina bardziej humanoidalny kształt, a po pełnym zbliżeniu możemy zobaczyć więcej detali i to naprawdę wygląda jak duch. Zresztą zobaczcie sami. Same window, and there's nothing there now, no matter what I do. These are. There's infrared. Right there on that curtain. I know it. You know it, right on that side. It's back to normal. There's just nothing there. Dziwna rzecz została zarejestrowana w pewnej autostradzie w Puerto Rico. Na drodze spotkano auto, które jedzie z otwartymi przednimi drzwiami. Jedzie tak jak każdy inny uczestnik ruchu, ale właśnie jego drzwi są otwarte. Na autostradzie osiąga się zazwyczaj bardzo wysokie prędkości, a otwarte drzwi stanowią niebezpieczeństwo. Może to nie jest nic paranormalnego, ale na pewno interesującego.
Ghost Dave opublikował film, by pokazać, jak paranormalna aktywność przybiera na sile w jego domu. Jego przyjaciel wierzy tylko połowicznie, a więc wyobraźcie sobie jego zdziwienie, gdy zobaczy to nagranie. Z ciemności wyłania się dziwna postać, a raczej jej blada twarz. Widać dziwne, czarne oczy, ale czy jest to koniecznie duch? Jestem dość sceptyczny co do tego nagrania. Niewiele tu widać, ale z drugiej strony, gdyby w pełni zaufać aktorowi, to zdecydowanie nie powinniśmy ignorować tego nagrania. Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich odcinków mówiłem, że samochody marki Tesla potrafią wykrywać ludzi w pobliżu samochodu? Naprawdę świetna sprawa posiadać taki czujnik w swoim pojeździe. Może zapobiec wielu tragediom, ale te samochody wydają się widzieć więcej niż tylko zwykłych pieszych. Są udokumentowane sytuacje, w których czujnik wykrył kogoś, kto stoi przed samochodem, kiedy na wprost maski samochodowej nikogo nie ma. To nagranie pokazuje, jak czujnik wykrywa postać blisko samochodu, ale okazuje się, że w pobliżu pojazdu nikogo nie ma. There it is. Para, która siedzi w samochodzie, szybko sprawdza GPS i okazuje się, że w pobliżu jest cmentarz, gdzie czujnik pokazał obecność dwóch osób. Para pojechała to sprawdzić. There's nobody there. Now he's walking that way. To nagranie jest absolutnym koszmarem dla każdego rodzica. No, wait, wait, wait! Mała dziewczynka wychodząca z autobusu i biegnąca w stronę swojego opiekuna nie jest świadoma zagrożenia, którym jest rozpędzone auto. O mały włos, a doszłoby do tragedii. Mauzoleum w Alabamie przestraszyło niejedną osobę. Sama wyprawa jest dość dziwna i niecodzienna. Ze ścian oraz sufitu wleje się dziwna maź. Co więcej, czasami budynek wydala gazy. Kompletnie nikt nie wie skąd i dlaczego to się tam bierze.